17 listopada wspominamy świętego Tomasza Chiodzi, prezbitera i męczennika. Tomasz urodził się w 1590 roku w Hirado w Japonii w rodzinie katolickiej. Gdy miał 10 lat, jego rodzice ponieśli śmierć męczeńską z powodu wyznawania wiary chrześcijańskiej. W wieku 12 lat Tomasz rozpoczął naukę w szkole jezuitów w Nagasaki, mającą go przygotować do pracy katechisty. W wieku 30 lat udał się do Manili z zamiarem wstąpienia do któregoś z zakonów, gdyż z powodu trwających prześladowań nie mógł rozpocząć życia zakonnego w rodzimej Japonii. W końcu wstąpił do zakonu ojców dominikanów i przyjął imię Tomasz od świętego Jacka. W ten sposób chciał oddać cześć wielkiemu myślicielowi świętemu Tomaszowi z Akwinu i naśladować gorliwość misyjną świętego Jacka. Święcenie kapłańskie otrzymał 15 sierpnia 1626 roku. Pragnął powrócić do ojczyzny, by tam głosić Ewangelię, jednak przełożeni wysłali go najpierw na Formozę, czyli obecny Tajwan. Tomasz do Japonii przybył 3 lata później, 10 listopada 1629 roku. W tym czasie trwało kolejne wielkie prześladowanie chrześcijan w okolicach Nagasaki. Po niespełna 5 latach pracy kapłańskiej, mimo ostrożności, został rozpoznany i uwięziony. W więzieniu spotkał dominikanina, misjonarza z Włoch, ojca Jordana od świętego Szczepana Ansalon. Zakonnikom proponowano uwolnienie, jeśli wyprą się wiary katolickiej, lecz nie uczynili tego. 11 listopada 1634 roku poddani zostali surowym torturom. Wobec ojca Tomasza zastosowano torturę tsurushi, czyli zawieszenie do góry nogami w dole z nieczystościami. Oprawcy jedną rękę pozostawili Tomaszowi wolną, aby mógł dać znać, że ma już dosyć, wypierając się przy tym wiary. Tomasz jednak wytrwał do końca. Zmarł po 4 dniach, 15 listopada 1634 roku w Nagasaki. Miał 44 lata. Został beatyfikowany przez papieża świętego Jana Pawła II 18 lutego 1981 roku, a kanonizowany również przez papieża Polaka 18 października 1987 roku. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, przez nauczanie świętego Tomasza dobra nowina o Twoim Synu przeniknęła do serc wielu ludów. Pokornie Cię prosimy, za wstawiennictwem Twoich męczenników umocnij te ludy w wierze. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.